Cześć, witam wszystkich. Dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyła saksofonu tenorowego marki BS, seria 1000, oznaczenie trzecie, czyli taka trójeczka. Jakaś analogia do Zellmera seria trzecia się nasuwa. Nie wiem, czy akurat firma miała to na myśli, ale tak akurat można się domyślać. Cóż o tym instrumencie? Jest to instrument nowy, tyle co wyciągnięty z futerału, także nikt na tym jeszcze nie grał. Pierwsze odciski palców zrobię ja. Dostałem ten instrument od mojego znajomego do testów. Właśnie ma ten instrument do sprzedania i prosił mnie, aby nagrać coś, żebyście sobie mogli oglądnąć. Może ktoś będzie zainteresowany takim instrumentem. Jest to instrument, tak jak mówiłem, nowy. Instrument ma metalowe rezonatory. Jest dość wygodny w graniu. Myślę, że to już jest jakby preferencje każdego saksofonisty, co uważa za wygodne. Da się na tym grać, jest naprawdę całkiem przyzwoicie. Ja jestem przyzwyczajony do takiego układu typowo zellmerowego. To jest coś podobnego, może takie bardziej kanciaste to wszystko jest, ale na pewno instrument ciekawy i godny uwagi. Ja bardzo lubię takie testy, więc to, że dostałem akurat do przetestowania, do sprawdzenia ten instrument, to bardzo mi miło i fajnie, że mogę Wam coś pokazać, że możecie sobie coś z tego filmu może wynieść ciekawego, może coś się dowiecie, jakieś doświadczenia nowe. Także nie będę więcej gadał, zanudzał, tylko zagram coś, Wy posłuchajcie, sprawdzicie, ocenicie. Spróbujmy zagrać gamę chromatyczną, żeby posłuchać, czy któryś dźwięków za bardzo się nie wybija w tym instrumencie. Bardzo żywy instrument. Dźwięki są też w miarę wyrównane. Przyjemnie na nim się gra. Bardzo lekko. Dźwięk bardzo przyzwoity. Sprawdźmy oktawy. Metalowe rezonatory robią na pewno to, że ten instrument jest taki dość donośny. Taki dźwięk jest dość mocny i ostry. To tyle. Gdy ktoś byłby zainteresowany, polecam pooglądać, sprawdzić. Na pewno jest to instrument do grania, no nie jest to szóstka za 20 tysięcy. Myślę, że warto ten instrument sprawdzić, myślę, że komuś może się spodobać. Brzmienie usłyszeliście, jaki to instrument, troszkę powiedziałem. Dziękuję za uwagę i w razie czego zawsze można zapytać. Życzę powodzenia, dzięki, cześć.